Cześć wszystkim, dzień dobry. Pierwszy dzień maja dzisiaj. Pogoda wymarzona. Słoneczko świeci cieplutko. Idziemy trochę do kózek dać im wody. No, bo na pewno im się chce pić. Stasiulka tylko przychodzi na podwórko pić wodę. No bo jej to by trzeba kilka wiader zanieść, to też bez sensu. Także kozom można przynieść, a Stasiulka przychodzi na podwórko. Nie chce? Siołek nie chce. Też nie chce. A co one? No, ja wiem, że byłeś, ale ten. Ale dosyć, ale w sumie one w cieniu sobie siedzą też, nie? No to też nie jest tak źle. Aha. No nie chcą, to nie chcą, no to nie. Żeby nie było, że nie proponowałeś, nie? Co? A co, Henia? Tak odzywasz się, co? Cycka nie ma. No nie ma, no co? Masz cycka, tylko go nie chcesz. Co, Henia? Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Śliczności. Śliczności. O, Riku chciał. Aż trzeba było tutaj przyjść się napić. Jakbyś nie miał. Nikt nie chce pić, jo? Nie chcą, to nie chcą. Teraz jeszcze fajnie. No mówiłam, że się spas. Sławek mu trochę poluźnia, bo szyja urosła. Aha, że dziurkę trzeba zrobić. Się przeszło z wodą. Co, dzisiaj kury? Ale tu jedna kura chodzi na tym małym wybiegu. Ona miała chodzić? I to młoda. Może wczoraj nie wlazła. Przefrugnęła. A ja tu wejdę chyba. Albo przefrugnęła właśnie. Może, no, może by trzeba... Ale nie, miały lotki obcinane przecież. Jak kupiliśmy, to od razu obcinaliśmy lotki. Jakie wpuszczaliśmy. Żeby właśnie nie fruwały i żeby później nie trzeba było jej gonić i wiecie, jej obcinać. I co? I plan był taki, że tutaj dzisiaj żadnej kury miało nie być? A tu jeszcze bramka otwarta na dodatek? Przepraszam. Musimy złapać. Teraz idziesz łapać? Bo ten, tutaj Sławek już posiał znowu jęczmień. No bo wtedy to poszło w tydzień, nie? Tutaj wszystko wydziobały. Trochę tam zostało tylko trawy, jakieś pokrzywy, których nie jedzą. Tam mlecze, też mleczów nie za bardzo. Wlazła w kwiatory. Nie mogliśmy jej złapać. Ale jakoś się udało. Się podrapaliśmy tylko po tych krzakach. A jeszcze perła straszy. Coś mało na dworzu ich jest, nie? W środku siedzą. Jajka pewnie znoszą. Tam trochę nurkuje. A jo, tam przy tym. Przy słomie. Nurkuje. Mieliśmy iść się przejść na pole, zobaczyć jak tam wschodzi. A może się przejdziemy, czy nie? Trochę wiatr wieje chyba. Chyba. Nie wiem, tutaj nie wieje. A pójdziemy tam, to na pewno będzie wiało. No niestety taki mamy tutaj, o. Kotka Kitka się wyleguje. Brzuch wywaliła. O, jak ona czapeczka. A Justyna czapka. Dzisiaj chodziła w niej, bo tutaj dzisiaj z babcią robiła... Ej, zostaw! Fado. Fado. Donice.
taką robiły. Justyna z babcią. Teraz im schnie. Idź Perła, idź Perła. Tutaj, lepiej nie wchodzić z nimi. Nie wiem, czy tak widać, bo mi tu jakiś cień dziwny pada. Tutaj w ogóle ciemne takie. O, z tej strony może. Taką z cementu, kamyki powtykane, a w sumie w środku to nie wiem. Muszę zobaczyć, jak się to wyschnie, jak się obkręci. Jak to będzie wyglądać. I co, ty będziesz w tej czapce tak chodził? Ty będziesz w tej... Ha, bo zapomnisz zabrać. No Justyna jak zwykle zostawia wszystko, gdzie popadnie. I co? I jeszcze tą brzoskwinię w sumie przy okazji. Do wycięcia miała iść, ostatnią szansę miała i wykorzystała szansę. Bo sporo tam tych brzoskwinek było, chyba że coś teraz się zadziało, ale... Nie wiem, czy to będzie widać. Chociaż już teraz jest coraz mniej, jakby, nie? Tu na przykład, patrzcie, ja nie wiem, czy to widać. Co? Ale po, dla każdego po jednej będzie. Ale już jest mniej, one spadły. Było sporo więcej. No niestety. Dobra, no zobaczymy ostatecznie, ile będzie. Po jednej, jak będzie, to będzie żyła dalej. Psy leciały się kąpać. Idziemy jeszcze zobaczyć, czy w ogóle te rybki widać, co je wczoraj wpuściliśmy. Ale mi się wydaje, że one sobie poszły gdzieś tam niżej albo w zielsko, nie? Się schowały. Nie wiem. Co? No, teraz jeszcze fala na to, nie? Także nie będzie widać. I co? W planie jest sieć kupić. Nie? To wyciek. Tam są! Ejo, jakie widać. Gromadka. Ale dobrze, dobrze. To jeszcze znaczy, że żyją. Wy nie widzicie pewnie. Tam przy samiutkim brzegu trzy sobie pływają. No to już dobrze, nie? To już dobrze. Dobra, tam to będzie się pochwały. No. Zielsko w rachunku. No, no tutaj teraz to, tutaj to co widać? Jakieś takie. W ogóle będzie trzeba to powyciągać chyba, nie? O, tam jeszcze jedna pływa. Tak. E, no to nie tak źle, nie? Jakie skoki! No odległość, ale jaki ten, nie? Szczupak normalnie. A rybki się nie pochowały nawet, nie bały się. A małe co, przeskoczą? Nie, nie przeskoczą. Gdzie? Będzie wolał przejść niż przeskoczyć. Riko, już go nie widać, już w wodzie siedzi. O, teraz tam sobie przypłynęły przy samym tym, przy samym odpływie. Fajnie. Cieszę się. Zobaczymy Perła. Dalej, nie? Jak będzie. I już się schowały, nie? Także tutaj ta reszta też gdzieś sobie tutaj siedzi pewnie. Dobra, to idziemy na te pole. Zęby poluje. W ogóle tutaj jak ten, jak słychać te żaby, nie? Albo wieczorem, jak okno otwarte. O, płyną bliżej, to poczekam chwilę, może się udaje. Się schowały pod zielsko, ale tutaj bliżutko już były. Nawet się nie boją. Kurczę. I takich malutkich znowu jest pełno, nie? Jakichś takich... nie wiem, co to jest. Jakieś takie kreseczki tylko pływają malutkie. O, poczekajcie. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tam. Coraz bliżej nas. Cieszę się bardzo, bo... Kurczę, tak się trochę baliśmy wpuścić, nie? Co z tego będzie? No i tak nie wiadomo, co z tego będzie tak naprawdę jeszcze. No ale bywało tak, że malutkie wpuszczaliśmy na drugi dzień, już nie było żadnej, nie? Albo w szczupakach znajdywaliśmy, w brzuchach. Także może wcale nie ma tych szczupaków tak dużo, jak nam się wydaje, bo jakby było, to pewnie już tych pomarańczowych by nie było rybek, nie? Nie wiem. No ale i tak szczupak nic nie goni, tak, bo widać. No nic nie goni właśnie, no. No nie wiem, nie wiem. Miejmy nadzieję, że dużo tego tam nie ma. I w sumie nic się nie udało złapać, nie? Żadnego szczupaka. A tu jakie piękne kwiaty. Co, Stasiuli nie ma? Jo, uciekła. Ciekawe gdzie. Stoi sobie w cieniu Stasiulka. Tam nad wodą słucha szumu. I co, dzisiaj ogólnie... No już nie robimy nic. Z rana Sławek miał wyjazd. Znaczy z rana. No ogólnie tak do obiadu było co robić. Wiesławek jeszcze miał wyjazd, ja jeszcze musiałam w ciastach, ale niestety cały dzień się nie udało leniu chować, ale teraz już popołudnie, więc już trochę
spokojniej. Jeszcze teraz tylko karmienie i z głowy. Tu gorąco na pewno, co? I tak Ryko. Ten. Ciągle gadam, że przesadzę i jeszcze nie przesadziłam. Papryka, ale teraz to nawet nie ma co tam wchodzić, to ja tam padnę. A co on wyniósł? Rękawiczkę mi wyniósł. Wszystko wynosił. Co jutro ma być? Ten wąż, ja? Aha, wąż. No, bo Sławek mówi, że właśnie tutaj najpierw ten, tak porządnie zleje tutaj we folii, w tej małej, wodą. A wąż zamówiliśmy. I tamten wąż w sumie do tego jeszcze ma być, nie? Tam do Stasiurki. Tam tu, akurat tu boję być. Do tego. Tak konewką to ile by trzeba było tego nanosić, nie? A teraz tam już całkiem wyschło. W takim cieple. I jeszcze co? Miałam jeszcze groch posiać. Tam gdzie jeszcze wcześniej nie miałam uprawione. Tam. Co przesadzić? No pomidory ja już też chyba do gruntu właśnie wsadzę. Nie, bo one takie się coraz bardziej żółte robią. Abym musiała je teraz do większych doniczek, no to jaki to ma sens w ogóle. Także chyba je posadzę do gruntu. Nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy, no naprawdę nie wiem. Ciągle tego czasu brakuje. Chwila jest, to już naprawdę się odechciewa. Buraki trochę widać. No tutaj zwłaszcza trochę widać buraki. Ale to ten. Bo co ty mówiłeś, że ty chciałeś coś pikować, nie? Ja bo tu zobacz, tu ten rządek chyba i ten, który musiał się gdzieś przyblokować. Aha, że tutaj niedosiane jest na początku. No to tutaj masz mnóstwo tych buraków, więc... Były, nie? A, i kapustę trzeba już posiać, nie? Do sadzenia. Ale teraz to jeszcze tego nie widać, ale jak będą trochę większe, to zobaczycie, jaki piękny zygzak. Sławkowi wyszedł. To dopiero wychodzi. Które? Te późniejsze. Tam też mamy cztery liścia, to dopiero wychodzą. Aha, bo te co drugi raz chciałeś, no. Nie wiem, czy słyszeliście. W sumie chciałam dać mikrofon, to się spytałam. Chcesz mikrofon? I co ty powiedziałeś? Nie. No. W ogóle na inne pytanie mi odpowiedział. Dobra, mniejsza z tym. Nie no, ziemniaki to długo, nie? Zanim wyjdą. A tu? Marcia tam? No właśnie, chciałam tak do tej mojej pietruszki dojść. Na warzywniku dalej nic nie widać. Pani Wiesia chyba pisała. Komosy to tam nie trzeba siać. Pani Wiesia chyba pisała właśnie, że też siała dwa razy. Wcześniej i później też, że też nie widać. Także, no nie wiem, znowu może taki rok dziwny na tą pietruszkę. W zeszłym roku była ładna, nie, Misiu? Słoneczniki ładnie wychodzi. Słoneczniki, no. Cały rządek. A, i tam jest których mogę zsiłać. Ja marchewkę widziałam już ostatnio, ale pietruszki nie widziałam. Pietruszka to była, ja? Pietruszka jest, no, do połowy rządka tego z twojej strony. A to? Co nie, to jest zielsko. W ogóle tu taka skorupka już się zrobiła z tej ziemi. Fado! Riko! Spaduwa! No tam dalej to już będzie pietruszka, bo to jest pół rządka. Marchewka tam gdzieś gdzie nie gdzie widać, a pietruszki nic. Nie wiem. Zimno teraz było. Nie wiem, czekałam aż się zrobi ciepło się zrobiło, dalej nie wychodzi. Tutaj to tam jeszcze się nie martwię, bo później, nie? Była siana, ale tam na warzywniku to już myślę, że chyba będzie trzeba drugi raz. Po prostu. I tyle. Ten Riko chodzi w buszu, nawet go nie widać. Nie? Łapki krótkie, ale jaka tu trawa bujna. Do kolan prawie. Tędy możemy, no. Może jakieś jajo znajdziesz. No idziemy, idziemy. Niech idą. A one będą kury gonić zaraz. Może nie. Uciekaj. Krecik zostajesz czy idziesz? Krecik. Dziobiecie sobie kurki, grzebiecie. O, Felek jak się zaprezentował ładnie. Ściąć?
A może jak zetniesz i młoda odrośnie, to może inaczej? Coś, no w ogóle nie chcą z tej strony jeść. Burz się robi, a nie ma, nie, nie ma chętnych na to, na zielonkę taką piękną. No wczoraj też kura stamtąd wyskakiwała, jajka nie było. Ale brudna jesteś. O, i znowu wyskoczyła kura stamtąd. Albo gdzieś naprawdę jeszcze głębiej sobie chowają. Też obeszłam dookoła i tam na dole patrzyłam, gdzie nie było. Zostawmy, żeby nie chodziła? A może sobie tak tylko leżała, odpoczywała. Może lubi. Co dajesz? Kurom. A tamta jak się wytrzypasz, ile kurzu z niej. Teraz piasek jeszcze ciepły, nie? To w ogóle mają fajnie. Ktoś mi ciągnie za czapkę. Który mi ciągnie za czapkę? Idziemy. Padło, staniaczku, chodź tu. Pokażę wam tylko tak, nie będę dotykać. Prawie same łatki. Jest im ciepło, aż były porozwalane. Przed chwilą Sławek je tam trochę... Nie będę dotykać, żeby tutaj nic nie ten. Taka gromadka. 10 sztuk. Także fajnie. Śliczne. Łaciate, takie jak lubię. Też to nie ma znaczenia tak naprawdę. Ważne, żeby się dobrze chowały. Ale ja jakoś tak te łaciate sobie upodobałam. Ta moja od początku taka malutka była, jak się urodziła samiczka. I taka charakterystyczna, bo ma łatki, ale tak bardzo mało też. Taka moja od początku. I zostanie u nas, nie? Dobra, zobaczymy. A ta na dole? Tydzień po tej, tak? O jeden, bo mi te uciekną zaraz. Jeszcze tu z tymi Fado. Psami. Idź, idź. A tak słomę trochę jakby pozgarniała. No i gorący. Albo, ała, gorący. Fado. Fado. No dzisiaj Justyna prawie wypuściła jedną. Przyszła do mnie taka wystraszona, że prawie jej uciekła. No właśnie tutaj jak ucieknie, to już trochę gorzej będzie złapać, ale chyba nie ucieknie. I co, Sławek jajka kaczce wszystkie wybrał i co, już nic nie doniosła, nie? Nie. No także już chyba nie doniesie. Tam. No właśnie miały iść na ten duży wybieg kaczor z kaczką, ta co nie siedzi, i miały iść tam do kur na wybieg, ten duży. No kury poszły na wybieg, w sumie dzisiaj można je przegnać, nie? A tutaj co, jak będzie dla kaczuszek? Jęczmień, żeby coś urosło. Aha, Sławek mówi, że jęczmienia zasieje, a tutaj urośnie jęczmień? Na tym? Żeby sobie później te jak zejdą z jajek, żeby mogły sobie... O, tamta akurat najeść się wyszła. No jak kaczki, no w sensie, że jak się wyklują, nie że jak zejdą z jajek, tylko jak się wyklują, jak już nie będą wysiadywać i będą z kaczuszkami małymi. To będą sobie tutaj chodzić, no już. Z powrotem. Riko. Dobra, idziemy liczyć. Tu ja zbiłam przed chwilą, jak liczyłam. 44 we wiaderku i co lepsze, nie ma zielonego. Ale zobaczymy. Liczę, że w gniazdku jest. A jak nie będzie, to zacznę się chyba martwić. Zawsze jest. Chociaż czasami jak tak późno wieczorem zniesie, to na przykład na drugi dzień są dwa zielone. Jak już nie wybieramy wieczorem. Się zdarzało. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarzało. Dobra, 44. Coś czuję, że dzisiaj szału nie będzie znów, ale się okaże. 46. No. A co to? Skorupka. Pch. A jajka nie ma. Pch. Super, co?
39. Muszę uważać na to, co je zbiłam, bo zaraz jeszcze całkiem je zbiję. 49, przepraszam. 50. 52, ale zielone jest. 52. 53. No wiedziałam, że dzisiaj szału nie będzie. 53. I no to na tyle. No, także słuchajcie, na tamtego nie liczyłam jednego, nie wiem o co tu chodziło. Zjedzone. Także no niestety dzisiaj rekord w dół. Muszę dopisać. Także to chyba nie było jeszcze jednak wrócenie do normy, tylko po prostu 2 czy 3 dni takie trochę lepsze. I znowu. No, dobrze, trudno. Piszemy 53. Dobra. Szkoda, no ale cóż, co zrobić? Nic nie zrobię. Dobra, idę Sławkowi powiedzieć, idę jej wynieść. Tylko nie wiem, gdzie on teraz jest. Stasiulkę już wydoił. Wszyscy już przyprowadzeni. Aha, tam. Coś gada z kozami. A co z kozami gadasz? Gryziecie? Wiem, czułam nieraz te rogi. Aha, mała, ja myślałam, że ziutek. A ten tu znowu sobie w korycie leży. Łapy wyciągnięte. Ile jajców? No kurde właśnie, ile jajców. Mało. 53. No i co, nic nie powiesz? To po co się pytasz? No. Także to chyba nie było jeszcze ten, wiesz, takie wrócenie do normy, nie? Tylko trochę lepszy dzień, czy tam parę dni i tyle. Żadne się nie napiję. A co one robią teraz? Cytry się biją. Żadne się nie piją. Też one nie piją, tylko trzymają. Aha, bo się przepychają, no. Ja? To dobre. I zobacz, i dwie i się biją, nie? A jak tak trzy wszystkie naraz? A trzecia też tam się dopycha. Ale ona z tamtego co mogę już. Ale cmoka. O, spokojnie. Aż oczy mruży. I tak do końca wypijają z tego? Hmm? Tak? No te... Nie ma, widzisz. Bitwa o cycka. Ale jak się wepcha perfidnie, co? Woli sama nie pić, ale też żeby ona nie piła. A to będzie charakterne. Za ojcem. Dobra, ci już tarczy. Idź, zobacz, brzuchol, zobacz. Brzuchol, ale napompowana. A się tam to wepcha, bo ty przyleci. A to ona taka jest ten, jo? Przepycha no. Wszystkich? To jest dopiero charakter jak tatusia, nie? Henia. Nie dość, że taka podobna z wyglądu, to jeszcze z charakteru. No już idzie. Chodź, Henia, no. Daj się napić. Ty już się napiłaś swoje. Chodź. O, jak się kłóci. I się oblizuje fajnie. To jest trochę niesprawiedliwe, bo Henia się wszystkim wpycha. Ty teraz też to chodzi. Wszystkie chcą, tylko za chwilę mleka nie będzie. Że te dwa to jeszcze tamte pije, nie? Ziutki. No, a ten nie wypija wszystkiego, ziutek? Nie. No sam jeden, nie? No dla nich by nie starczyło, nie? Od Zuzi samej, dla tych trzech. Ale i tak, tak w miarę równo rosną ładnie, nie? Nie jest tak, że jedna jest zawsze jest jedna. No ale ty w sumie też ten, nie? Przesadzasz. Ale zazwyczaj jak trzy, to jedna taka odpychana, nie? A ta co? Przez cycka. Do tam... Ona tam tego drugiego ciągnie, tak teraz? No. Sławek tu trzyma tego dużego, co tak nie chcą z niego pić. Dla tej. A Henia przez cycka jeszcze tamtego sięga.
widać? Nie widać chyba. Dobra, nie widać. No normalnie ciągnie tamtego. Tu? Se pętelkę zrobiła z cycku. To spuściła. O, już puściła, teraz tamta poszła. Oj, wy to też. Teraz z tyłu jeszcze szuka. Ty to będziesz, se poradzisz w życiu chyba. Szuka trzeciego, no nie ma, niestety. A co taki zmęczony jesteś? Co? Ten to dopiero różki ma. Już mu wystają z tego, nie? Patrzcie. A? Ty będziesz chyba duży. Duży kozioł, co? Jak tata. Tak. Tak sobie upodobał to miejsce tutaj, gdzie jego mama i babcia sobie jedzą, on sobie tak leży w tym. Znaczy one tutaj już zjadły. Mi się wydaje, że może jest chłodniej, bo to jest takie jakieś betonowe czy coś, nie wiem. Pewnie jest mu chłodniej tutaj. Albo po prostu lubi sobie tak, o, w kołysce takiej jakby, nie? O, już z rogów. No nic ci nie robię przecież. Dobra, idę wynieść jajka w końcu, bo nie doszłam. Sławek jeszcze był naciąć trawy na noc zwierzakom. I co? I po robocie chyba będzie. Jeszcze mu nie powiedziałam o tym jednym jajku. A jeszcze jedno jajko było. Jeszcze jedno jajko było, ale wyjedzone całe. Sama skorupka została, ale to chyba takie bardzo słabe było. Mi się wydaje, taka słaba skorupka, bo taka cieniutka strasznie była, to jak sobie łapami ustały, to pewnie sobie wtedy zjadły, nie? No, bo co? Rano? O, to tak tych jajek może i więcej było, tylko takie słabe, że naprawdę, no jak wejdą łapami, no to już wtedy wiadomo. Tu niedługo będzie kwitło mi. Już takie pąki wielkie. O, tu już nawet chyba się rozwija powolutku. W tym roku więcej, w zeszłym roku chyba go dopiero sadziłam. Tutaj na siatkę, jakiś powojnik czy coś, ja tam się nie znam. No a teraz już widzę, że pąków dużo. I co, i w sumie tutaj drugi. W tym samym czasie sadzony, takiej samej wielkości, ale tyle razy poturbowany. Kiedyś mi Sławek kosiarką go przyciął, psy mi go połamały, kracik wykopał i także żyje. No zobaczymy, ale ten już ładnie. A nie pamiętam, który to jest kolor, chyba fioletowy. Tak, chyba fioletowy ten był. A tam chyba biały, ten mały. No. Rozkwitnie to wam pokażę, bo jest naprawdę bardzo ładny. I co, i na dzisiaj chyba koniec roboty. Justyna wczoraj do babci na nockę, tutaj do tej naszej babci, tutaj obok. Teraz się wybiera, coś mówiła, do drugiej babci. Także na rower między nogi i do babci. Daleko też nie ma, jakieś 3 km polną drogą. Także mama zawieziesz, ale nie, rower między nogi i dzida. Także zaraz pojedzie. Co? Aha, że tej co rośnie nie chcą, a z kosiarki jedzą. Teraz zobaczymy. I co z tego, jak jajek nie chcecie znosić. A jo, jak się zleciały ładnie, elegancko wszystkie. No nie wszystkie, ale dużo. Takie wygodne. Pocięta musi być już na kawałeczki, żeby tylko łykać. Wy to też. Dobrze, kochani. Dziękuję za dzisiaj. Jak zwykle zresztą. I za zawsze dziękuję. Fajnie, że jesteście. Że taka fajna grupka się stworzyła. Mam nadzieję, że tak już zostanie, albo się będzie powiększać. Także serdecznie dziękuję za dzisiaj i za to, że jesteście. I do zobaczenia. Do jutra. Cześć!